Cześć, witajcie. Dzisiaj przygotowałem dla Was kilkanaście propozycji na świąteczny prezent dla gracza do 100 zł. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, a ja zabieram się za ich rozpakowywanie. Na pewno znacie kogoś takiego, kto jest wiecznym organizatorem imprez przy konsoli czy PC-cie. Warto docenić jego starania i poświęcenie i sprawić mu takiego oto gamepada. Myślę, że przy spotkaniach w większym gronie będzie to bardzo fajny i przydatny gadżet. Ci z nas, którzy korzystają z przewodowych myszek, na pewno znają problem plątającego się kabla. Mamy dla Was proste rozwiązanie. Takie oto bungee. To, oprócz możliwości przytrzymania kabla, oferuje także podświetlenie na niebiesko oraz 4 porty USB, do których możemy podczepić na przykład słuchawki. Natomiast tutaj mamy także opcję dla osób, które nie lubią takich bajerów i wolą bardziej stonowane produkty. Będąc nieraz u swojego znajomego, widzicie, że jego klawiatura wała pomstę do nieba, a połowa klawiszy jest poklejonych, a obudowa jest cała porysowana. Mam dla Was tutaj również ciekawe rozwiązanie. Bardzo przyjemna, solidna, elegancka i, co najważniejsze, z przyjemnym klikiem klawiaturka. Lekko gamerski, designerski wygląd klawiszy WASD. W zestawie mamy również wymienne klawisze czarne oraz kluczyk do ich wyjęcia. W zestawie z takim bungee na pewno fajnie będzie komponowała się do tego nowa myszka. Produkt Logitecha, który oferuje 8000 dpi, a także podświetlenie RGB 16,8 miliona kolorów. Bardzo przyjemnie leży w dłoni, bardzo fajna w dotyku, z przyjemnym klikiem. Do tej pory nazbierano się trochę gadżetów na biurko i myślę, że warto je postawić na takiej oto nowej podkładce prosto od Dream Machines. Jakie są jej zalety? Jest duża, obszyta i zapewni komfort przy wielogodzinnej sesji przy komputerze. A teraz przed Wami trzy kolejne produkty, tym razem z kategorii audio. Dla fanów sieciowych strzelanek i drużynowych gierek mamy tutaj dwa headsety Creative'a i Tracera wyposażone w mikrofony oraz piloty do zdalnego sterowania. Natomiast dla osób, które chcą, żeby im troszeczkę odpoczęły uszy od słuchawek, mamy zestaw również Creative'a, głośniczków 2.1. Z graczami konsolowymi jest o tyle prościej, że do 100 zł nie kupimy im zbyt wielu fajnych i ciekawych akcesorii. Natomiast można im sprawić taki oto prezent jak karta doładowująca na kwotę na przykład właśnie 100 zł. Jeśli jesteśmy na tyle odważni i znamy głos obdarowywanej osoby bardzo dobrze, możemy jej kupić jakąś fajną gierkę. Co prawda za 100 zł nie kupimy żadnego najnowszego tytułu, który miał premierę kilka dni temu, natomiast możemy sięgnąć po jakieś fajne klasyki. Na przykład Burnout Paradise na Xboxa, czy na PlayStation 4 The Last of Us. Oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych fajnych tytułów, na przykład gry taneczne z serii Just Dance, czy inne klasyki na PlayStation, które warto ograć. Streaming jest ostatnio bardzo modny i popularny. Jeśli widzicie w swoim znajomym lub znajomej potencjał na gwiazdę internetu, taka propozycja prezentu będzie dla niej odpowiednia. Kamerka Creative'a, nagrywająca obraz w 720p. Na początek kariery będzie jak znalazł. Jeśli w zeszłym roku zapomnieliście kupić najbliższej osobie prezentu, mam dla Was coś ciekawego. Kartę pamięci. Lub, jak to woli, dysk SSD. W jedno można zaopatrzyć na przykład swój telefon czy kamerkę, a to można umieścić w komputerze, na system operacyjny czy podstawowe sterowniki. I na sam koniec dwie propozycje od Silentium PC, które wprowadzą iście świąteczną atmosferę do obudowy komputera. Jest to chłodzenie Spartan 3 w wersji RGB oraz zestaw dwóch pasków 30-centymetrowych Aurora 2, które mają w zestawie pilota. Do Mikołajek zostało już niewiele czasu, więc jeśli nie macie jeszcze pomysłów, to mam nadzieję, że ten poradnik okaże się dla Was pomocny i inspirujący. Pochwalcie się w komentarzach, co przygotowaliście dla swoich znajomych lub rodziny. Trzymajcie się, na razie.